L'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan è un'istituzione italiana attiva nel settore della dottrina sociale della Chiesa. Międzynarodowe Obserwatorium kardynała Wantuana jest instytucją działającą we Włoszech, zajmującą się dottryną społeczną Kościoła. In particolare è attivo su diversi fronti. In primo luogo attraverso pubblicazioni per la divulgazione della dottrina sociale della Chiesa e in particolare una rivista trimestrale che si chiama Bollettino della dottrina sociale della Chiesa e una rivista annuale che è il Rapporto internazionale sulla dottrina sociale della Chiesa. La prima cosa Il che bollettino no, trimestrale. ma l'attività editoriale. Editoriale, sì, di pubblicazioni per la divulgazione della dottrina sociale della Chiesa. Pierwszą formą działalności obserwatorium jest wydawanie różnorodnych publikacji. Przede wszystkim ukazuje się biuletyn, który wychodzi co 3 miesiące i co roku obserwatorium przygotowuje roczny raport na temat doktryny społecznej Kościoła dotyczący różnych argumentów. E per quanto riguarda questo rapporto internazionale, quest'anno siamo giunti alla nona edizione proprio sul tema dell'Europa e il tema è Europa, fine delle illusioni. Tegoroczny raport obserwatorium to jest już z kolei 9. raport i on dotyczy bardzo specyficznego tematu, mianowicie sytuacji w Europie. Również znaczący jest tytuł Europa, koniec iluzji. E attualmente in fase di scrittura il decimo rapporto che uscirà a dicembre sul tema dell'Islam. W tej chwili przygotowujemy 10. raport, bardzo ważny, który również dotyczy Europy, ale nie tylko, na temat islamu. L'altra attività principale dell'osservatorio è quella delle scuole di dottrina sociale. Następną formą działalności obserwatorium są szkoły dottrina społeczna Kościoła. Negli ultimi 3 anni sono state aperte 9 scuole di dottrina sociale della Chiesa. Ogni scuola è divisa in 2 moduli e ogni modulo sono 7 lezioni. W ostatnich latach otworzyliśmy 9 szkół doktryny społecznej Kościoła i w każdej z tych szkół są przeprowadzane wykłady, których jest quanti Due moduli e ognuno ha 7 lezioni. conferenze? To znaczy, to są 2 serie. Po 7 wykładów w czasie takiego kursu szkolnego. E lo scopo di queste scuole, che sono rivolte a tutti, dai giovani a adulti e anche a anziani, è lo scopo di permettere alle persone di avvicinarsi e di poter approfondire il tema della dottrina sociale. Oczywiście celem tych szkół jest zapoznanie się wszystkich osób, które chcą, których to interesuje, zapoznanie się z aktualną doktryną społeczną Kościoła. Perché la dottrina sociale della Chiesa nel mondo di oggi, nel mondo della politica, è così importante per far funzionare bene la società, traduco la domanda. Dlaczego w dzisiejszym świecie tak ważne jest przygotowanie klasy politycznej na różnym poziomie poprzez naukę społecznej doktryny Kościoła?
Ritengo che la dottrina sociale della Chiesa sia di estrema importanza nell'attuale situazione politica, principalmente per due motivi. Wydaje mi się, że nauczanie doktryny społecznej Kościoła jest w obecnej sytuacji bardzo ważne z dwóch powodów. In primo luogo perché è uno strumento di evangelizzazione. Po pierwsze, dlatego, że jest to jedna z form ewangelizacji. La dottrina sociale non è un insieme di regole o di norme, ma piuttosto è l'insieme dell'insegnamento magisteriale che legato alla, potremmo dire, alla traduzione della rivelazione nel contesto sociale, quindi come occuparsi delle cose sociali, economia, politica, scuola, alla luce dell'insegnamento del Vangelo. Jeżeli chodzi o doktrynę społeczną Kościoła, jest to doktryna bardzo szczególna. To nie jest nauczanie reguł ekonomicznych czy politycznych. Jest to przygotowanie ludzi do działania w sferze politycznej, ekonomicznej, administracyjnej zgodnie z światłem objawienia. Durante gli ultimi tre pontificati, da San Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco, tutti i pontefici hanno sottolineato come sia necessaria una nuova evangelizzazione dell'Europa, che ha dimenticato le sue radici. E la dottrina sociale può essere uno strumento molto utile per questa evangelizzazione. Ostatnich trzech papieży kładzie bardzo silny nacisk na powtórną ewangelizację Europy. I Europa może być ewangelizowana na nowo, również na płaszczyźnie społecznej, dzięki nauczaniu doktryny społecznej Kościoła. La dottrina sociale quindi come strumento per orientare tutte le attività dell'uomo secondo il progetto del Creatore, quindi alla luce della rivelazione. Doktryna społeczna może ukierunkowywać wszelkie działania człowieka zgodnie z objawieniem. Il secondo motivo molto importante per cui ritengo che la dottrina sociale possa avere un ruolo fondamentale nell'attuale Europa è quello della dottrina sociale come elemento di teologia morale. Bardzo ważnym aspektem doktryny społecznej Kościoła jest również aspekt moralny. To znaczy wewnątrz doktryny społecznej Kościoła znajduje się również teologia moralna. Nell'attuale contesto sociale, politico, culturale ed economico viviamo in un contesto di relativismo dove ogni persona ritiene di poter autodefinire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. My żyjemy w tej chwili w kontekście europejskim, w kontekście relatywizmu, gdzie każda osoba rości sobie prawo do decydowania, co jest dobre, a co jest złe. In un contesto quindi così relativista diventa molto utile per l'uomo avere una bussola morale, un orientamento che gli permetta di riflettere, di pensare su che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. W tym kontekście relatywistycznym jest rzeczą bardzo ważną, aby dać człowiekowi, osobie wierzącej i nie tylko, pewien kompas, który mu pozwoli zrozumieć, co jest rzeczywiście dobre, a co jest złe. All'interno della dottrina sociale ritroviamo la legge morale naturale universale che funge da orientamento dell'uomo che grazie alla rivelazione assume un aspetto ancora più elevato e trascendente, quindi un orientamento morale chiaro per l'uomo. Cioè dentro la dottrina sociale c'è la legge ricomprende la legge morale naturale universale che elevata dalla rivelazione fornisce un orientamento chiaro all'uomo affinché possa fare il suo bene per se stesso e per gli altri. Wewnątrz jak dottryny społecznej Kościoła znajduje się również
naturalne prawo moralne, które ukierunkowywuje każdego człowieka zgodnie z objawieniem.